Chleb rozmnożył Panie, myśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to wyznanie wiary Kościoła w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii oraz wezwanie do tego, abyśmy dzielili się wyznawaną wiarą. Każde uczestnictwo w ofierze mszy świętej to wielka łaska, którą otrzymujemy dla naszego duchowego wzrostu. Eucharystia jest tajemnicą, którą przeżywamy, ale też tajemnicą, którą wyznajemy i chcemy się nią dzielić. W wielkich miastach i małych wioskach naszej Ojczyzny, a także Europy i świata, przejdą dziś procesje z Jezusem obecnym w Eucharystii. Módlmy się, aby uroczyste przeżywanie tego dnia prowadziło każdego z nas do głębokiego poznawania i umiłowania Eucharystii, daru, który zostawił nam Pan. Jako rodzina Boża pragniemy uwielbić obecność naszego Pana Jezusa w tej największej tajemnicy, jaką jest Eucharystia, w czasie której będziemy powierzać Bogu całą naszą parafię, każdą rodzinę, nas tu zgromadzonych, te intencje, które przynosimy w sercach, ale i zmarłych dla nich prosimy, z naszych rodzin i całej parafii, o miłosierdzie i radość nieba. Prośmy teraz z pokorą o miłosierdzie dla siebie. Spowiadam się Bogu myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechświat,
jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Pan, Bóg Twój, przez te 40 lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w Twym sercu, czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił Cię, dał Ci odczuć głód, żywił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi przodkowie, bo chciał Ci dać poznać, że nie jest samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu, Bogu Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi przodkowie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będzie. Zapewnia pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą hojnie Ciebie darzy.
szybko mknie Jego słowo. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. Kościele święty, chwal swoje. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto Słowo Boże. Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Dzisiejsza uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znana w naszej tradycji polskiej pod nazwą Bożego Ciała, kieruje naszą uwagę właśnie na tę wielką tajemnicę, jaką jest Eucharystia. Eucharystia to z greckiego dziękczynienie, czyli uwielbienie, jakie składa Kościół
Jezusowi, a przez Jezusa Bogu Ojcu w Duchu Świętym, za ten cudowny dar, jaki nam Bóg dał, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za dar Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię i to po to, aby człowiek miał życie i to życie wieczne. Nie tylko to życie doczesne, które ma swój początek i swój kres w chwili śmierci, ale właśnie by człowiek miał życie, które poza progiem śmierci istnieje i to w pełnym wymiarze pełnego człowieczeństwa. Życie, które rozkwita pełnią miłości, szczęścia. Ta tajemnica Bożego ciała rodziła się w Kościele pod wpływem słabnięcia wiary, kiedy w narodzie czy w ludziach wierzących słabła wiara w żywą obecność Jezusa, to wówczas Pan Jezus sam się upominał i objawiał niektórym, których wybierał, aby przez nich powiedzieć, że On jest żywy, realnie obecny, substancjalnie w Eucharystii pod postaciami chleba i wina. I Kościół poszedł za tym Bożym wezwaniem i dlatego już pod koniec XIII, a nawet wszystko w XIV wieku ta tajemnica Bożego ciała została ustanowiona przez papieża, aby Kościół publicznie wyraził, wypowiedział, wyśpiewał, uwielbił żywą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. I dlatego ta dzisiejsza uroczystość przez wieki jest kultywowana i podtrzymywana aż do dzisiaj i tak będzie zapewne do skończenia świata. Jezus w dzisiejszej Ewangelii nas zapewnia, że On jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. I mówi, jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. My mamy świadomość wszyscy, że nasze życie jest nieustanną drogą. I ta droga ludzka, tak patrząc tylko z punktu widzenia ziemskiego, ona ma swój kres w chwili śmierci. I czy człowiek chce, czy nie chce tego uznać, czy o tym pamięta, czy w ogóle nie pamięta, ta rzeczywistość stanie się udziałem każdego bez wyjątku. Dlatego Kościół mówi, że nie wolno uciekać od myśli o śmierci. Wręcz przeciwnie, trzeba pamiętać o śmierci, by na nią spojrzeć tak realnie, ale w duchu właśnie spojrzenia Bożego, wiary. Tylko to spojrzenie jest prawdziwe. Jak to jest powiedzenie, czyń co chcesz, rób jak chcesz i patrz końca. Tak, czyli patrz co będzie na końcu. Rób co chcesz, jak chcesz, ale patrz końca. Właśnie to spojrzenie kiedyś końca życia ziemskiego przez śmierć daje nam taką mądrość życia, taką dojrzałość, taką odpowiedzialność, że moje czyny, moje życie dziś, teraz bardzo się liczy do wieczności. Jak ja myślę, jak ja mówię, jak ja postępuję, jak ja żyję, to jest mój kapitał, który gromadzę na wieczność lub obciąża mnie, lub działam przeciwko samemu sobie. I Jezus nas dzisiaj zapewnia, że jeśli tę ziemską pielgrzymkę tu na ziemi będziemy przeżywać razem z Nim, w żywej łączności z Nim, karmiąc się Jego słowem i ciałem, mamy zapewnione niebo, życie wieczne. Najpiękniejsza perspektywa, najcudowniejsza, właśnie to jest ta dobra nowina, że człowiek stworzony przez Boga nigdy już nie przestanie istnieć. Ale warunkiem, żeby to istnienie było pełnym rozkwitem człowieczeństwa, życia i szczęścia, miłości, potrzeba tej żywej więzi z Bogiem, z Jezusem. Potrzeba się karmienia tu już na ziemi.
Dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami, jak wiara w Boga słabnie, jak wielu ludzi rezygnuje, bo im się tak oferuje inne jakieś kierunki życia, bardzo czasami powywracane, tak się i pokazuje się to w wspaniałych kolorach. Niestety zło się tak musi reklamować we wspaniałych, wielobarwnych kolorach, tak, żeby człowieka zwieść. To jest metoda szatańska. I wielu idzie, bo tam się śpiewa, tam się tańczy, tam się jest wesołym, tam się na pół porozbiera. Tak, tak jest. Wielu biegnie za tym, bardzo ludzi młodych, a jeszcze tam są niektórzy opłacani, bo trzeba, żeby reklamowali to, oni muszą być przewodnikami takimi. No i wielu biegnie i wielu przyjmuje styl myślenia i życia tamtych form, tej filozofii. Ale tamta się skończy tragicznie, choć dzisiaj jest wesoła. Tak. I wielu ludzi dzisiaj, nawet wierzących, rezygnuje ze skarbu, jakim jest wiara w żywą łączność z Jezusem, więź z Nim, aby tam się przyłączyć. Antyświadectwo największe. Antyświadectwo. Chciejmy dzisiaj umocnić naszą wiarę. Chciejmy na nowo wrócić do Jezusa. Ożywić te więzi z Jezusem. Odkryć, że jest to mój życiodajny skarb. Że tutaj dokonuje się rozwój mojego człowieczeństwa, mojej wolności przy Jezusie i z Jezusem. Nie ma wolności bez Jezusa. Bo wolność to nie tyle, że lgnę do czegoś kolorowego, tylko do dobra, które jest obiektywne, a takim niezniszczalnym dobrem jest tylko Bóg, Jezus Chrystus. Tylko Bóg. I dlatego tak ważne, żebyśmy na nowo wracali do Jezusa. Pamiętajmy, tak jak pierwsze czytanie mówiło, Żydzi szli przez trudną rzeczywistość pustyni. Z niewoli egipskiej, gdzie byli poniewierani, wykorzystywani, traktowani nie po ludzku. Bóg ich wyzwolił, bo wołali do Niego. I Bóg spojrzał na ich nędzę i wyprowadził, ale ich prowadził przez trudną drogę doświadczeń pustyni. Były węże, były skorpiony, brak chleba, brak wody, wiele przeciwności. Tam miała się dokonać ich metamorfoza, przemiana serca, przemiana życia. Tam mieli odkryć, że ich jedynym Panem i ocaleniem jest Bóg. Bóg. I że On prowadzi ich do ziemi, która będzie ich ziemią radości, szczęścia, wolności. Tam się buntowali. Te opisane sytuacje węży, skorpionów, przeciwności, braku chleba, to jest symbol naszej drogi. Też idziemy przez trudne doświadczenia, momenty i te osobiste, i te rodzinne, i te wspólnotowe, i te narodowe. Idziemy przez różne trudne doświadczenia. Na pustyni było wielu buntowników. Mówili, wróćmy do Egiptu, tam było wszystko, chleb i tak dalej, wróćmy tam. Mojżesz mówi, nie, jedyna droga to jest do przodu. Iść za głosem Pana, za Bożym Słowem, które jest niezawodne. Dzisiaj też będziemy mieli różnych buntowników, którzy będą podpowiadać, że lepiej iść nie drogą Ewangelii, drogą wierności Bogu i Kościołowi, tylko inną drogą. Tak. Czy wytrwamy? Żebyśmy wytrwali, trzeba trwać przy Jezusie. Trzeba swoje życie związać tak głęboko z Jezusem. Odkryć, że On jest jedynym moim skarbem, moją nadzieją, bo życie mam krótkie. Niezależnie, ile tego czasu mam, jest bardzo krótkie wobec wieczności. Jak przeżyję ten czas? Czy z Jezusem? Jest dzisiaj wyraźnie, mówi w Ewangelii. Kto spożywa moje ciało, będzie żył na wieki. Kto nie będzie spożywał, nie ma tego życia w sobie Bożego. Nie ma Bożego życia. Jak powinniśmy ożywić tę wiarę w Jezusa, w żywą obecność w Kościele i rozradować się, że mamy takie źródło życia,
że mamy taką pewność nieba, zbawienia, że moje życie ma sens, ma cel, ale muszę wybrać Jezusa, bo On jest tym skarbem. I dlatego moja spowiedź szczera, moja komunia, święta msza w niedzielę, moja modlitwa daje mi tę siłę, to trwanie przy Jezusie mimo przeciwności życia. Daje mi trwanie, daje mi odwagę i męstwo, by na tej drodze nie zatrzymać się, nie ustać, ale iść z Jezusem i za Jezusem we wspólnocie Kościoła. W pojedynkę pustyni się nie przemierzy, niestety nie przemierzy się w pojedynkę pustyni. Człowiek wyczerpie swoje siły. W pojedynkę się nie dojdzie do nieba. Nie dojdzie się. Dojdzie się we wspólnocie, bo wspólnota pomaga, ogarnia modlitwą, daje świadectwo, podnosi na duchu. Wspólnota ma wielkie znaczenie w życiu człowieka. Wspólnota Kościoła. We wspólnocie Kościoła doświadczamy żywej obecności Jezusa. Niech się umocni nasza wiara dzisiaj, niech się właśnie rozwinie w nas to pragnienie przyjaźni z Jezusem w Eucharystii, w Komunii Świętej. To będzie nasze największe zwycięstwo i nasze dobro. Nie bacząc, że droga trudna tej doczesności, ale pewność, że Jezus nas jest z nami i nie opuści nas, jeszcze jest mocniejsza. Jeszcze wiemy, w kim pokładamy nadzieję. Wiemy. I wiemy, że Bóg nigdy nie zawodzi. Bóg nigdy nie zawodzi. Bóg z każdej sytuacji, jak na pustyni, wyprowadzał dla Izraelitów dobro. I mannę otrzymali, i wodę otrzymali, konieczne środki do życia. Bóg nigdy człowieka nie zostawia. Ale pytanie, czy mu ufam? Czy w Niego mocno wierzę? Czy zdaję się na Boga, a nie na siebie? I kruche moje siły i możliwości. Zdać się na Boga, zaufać Bogu. Nie znaczy zaniedbać ze swej strony, co do mnie należy. Ja mam zrobić to, co do mnie z natury należy. Ale gdy ufam, Bóg to dopełni, poprowadzi On błogosławieństwem, z tego wykrzeszy jeszcze piękniejsze dobro. I moją świętość. To jest ten skarb. Niech dzisiejsza uroczystość umocni naszą wiarę w żywą obecność Jezusa we wspólnocie Kościoła, w Eucharystii, w Słowie Bożym, w Komunii Świętej i zrodzi w nas pragnienie, to jest zwycięstwo, pragnienie, by godnie uczestniczyć we mszy i komunię przyjmować, czyli żywego Jezusa. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wiek, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
pełni wiary w prawdziwą obecność Pana Jezusa wśród nas, szczególnie w Eucharystii, przedstawmy Mu nasze modlitewne intencje. Panie, który powierzyłeś Kościołowi sakrament Twojego ciała i Twojej krwi, obdarz wszystkich chrześcijan gorącą miłością i głębokim szacunkiem do Eucharystii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który przez kapłanów stajesz się obecny wśród swojego ludu, umocnij ich, aby swoim życiem potwierdzali tajemnice, które sprawują. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który rządzisz narodami, oświecaj rządzących naszą ojczyzną, aby w swoich decyzjach nie ulegali różnym naciskom, ale kierowali się prawdziwym dobrem wszystkich Polaków, zwłaszcza najmniejszych i najsłabszych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który z miłości do ludzi postanowiłeś zostać z nami na zawsze, daj łaskę wiary tym, którzy wątpią w Twoją prawdziwą obecność w Eucharystii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który nieustannie troszczysz się o każdego człowieka, obdarz potrzebnymi siłami oraz ludzką pomocą i życzliwością tych, którym brakuje dzisiaj niezbędnych środków do życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który z miłości dajesz nam siebie, pomóż wszystkim obecnym na tej liturgii coraz bardziej zgłębiać tajemnicę Eucharystii i żyć nią każdego dnia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, polecamy Ci całą naszą ojczyznę, nasz naród, o światło Ducha Świętego dla niego. Polecamy też naszą parafię, każdą rodzinę. W tej intencji sprawowana jest ta Eucharystia. Nas, żywy Kościół, jako wspólnotę parafialną i ten materialny Kościół, ale i zmarłych z naszych rodzin i parafii. Okaż im miłosierdzie i przyjmij do radości nieba. Ciebie prosimy. Dobry Jezu, Ty pozostałeś z nami w sakramencie Eucharystii. Wyznając naszą wiarę w Twoją obecność wśród nas, przedkładamy nasze modlitewne intencje, ufając, że zostaną wysłuchane, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa, a ciało z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość ma przy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach z naszych rodzin i całej parafii, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prośmy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem, siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba niego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jam jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jam jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. Ciało moje jest pokarmem, a krew moja jest napojem. Jam jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto pożywa ciało i krew moją, ten ma życie wieczne. Jam jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto przyjmuje ciało i krew moją, ten we mnie, a ja w nim mieszkam. Jam jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. Ja go wskrzeszę w dzień ostateczny i będzie żył na wieki. Jam jest chlebem stąpił z nieba. Jam jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. Zbliżam się w pokorze i niskości swe. Wielbię Twój majestat, skryty w hostii te. Tobie dziś ofierzę, serce daje swe. Daj wierzę, Jezu, dzieci, Tobie dziś ofierzę, serce daję swe. O, utwierdzaj wierzę, Jezu. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie.
Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie? A godzin wiesz, tyle kroć bądź chwała i dzięki. Czynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie? Ilekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Módlmy się. Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Usiądźmy na chwilkę tylko. Teraz będzie procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy, które przygotowały rodziny, które tradycyjnie przygotowywały na ulicach naszej parafii. Dziękuję tym rodzinom za tak pięknie przygotowane ołtarze już z góry, za kwiaty, które po procesji też przyniosą tutaj do kościoła, bo tak mówiły, do ołtarza Pana Jezusa. Dziękuję Panom, którzy też pomagali w przygotowaniu tych ołtarzy. Dziękuję wszystkim, którzy na różny sposób przyczynili się do przygotowania dzisiejszej procesji. Bóg zapłać. Po procesji przyjdziemy tu do kościoła, by uwielbić Boga w Trójcy Jedynego tą pieśnią Tedeum, Ciebie Boga wysławiamy, i otrzymać szczególne błogosławieństwo po procesji Najświętszym Sakramentem. Rodziny z ulicy Grunwaldzkiej 8 i Grunwaldzkiej 10 z racji dzisiejszej uroczystości Bożego Ciała zamówiły mszę świętą w ich intencjach, tych rodzin z bloku Grunwaldzka 8 i 10, i ta msza będzie odprawiona jutro o godzinie 18 właśnie w tej mszy za rodziny. Od jutra codziennie po mszy świętej odprawianej o 18 procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy też tak licznie, kto tylko może, by Jezusa czcić, wielbić, bo tym więcej stajemy się uczestnikami Jego łaski życia. Dzieci zapraszamy, tak jak i dzisiaj, do sypania kwiatów. Na pewno jakaś grupa dzieci jest, którym bardzo serdecznie dziękuję. O, widzę je tutaj właśnie. I po mszy świętej, to już będę prosił rodziców, przyjdą do zakrystii, bo dla dzieci jest jakiś drobny upominek dla wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci niech przyjdą z rodzicami lub na zewnątrz się przy bocznych drzwiach tutaj naszego kościoła zatrzymają i otrzymają taki drobny dzisiaj upominek. A teraz już uklękniemy wszyscy i będziemy brać udział w naszej eucharystycznej procesji.